Znajdujemy się na targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes. Na stoisku Agencji Nieruchomości Rolnych rozmawiamy z doktorem Tomaszem Nawrockim. Proszę powiedzieć, co skłoniło Państwa do uczestnictwa w targach? Agencja Nieruchomości Rolnych posiada bardzo bogatą ofertę nie tylko gruntów rolnych, z tym nie przyjeżdżamy na targi, natomiast tutaj proponujemy nieruchomości inwestycyjne, którymi chcemy zainteresować podmioty zagraniczne, dlatego że konkurencja obecnie jest bardzo duża, czego przykładem są chociażby te targi i liczba wystawców, którzy się tutaj promują. Chcemy skłonić inwestorów z zagranicy do tego, aby inwestowali poprzez zakup naszych gruntów, no i na tych gruntach budowali fabryki, centra logistyczne, czy osiedla domów, czy budownictwo wielomieszkaniowe, tak? Więc generalnie nasza obecność jest po raz drugi na targach w Cannes. Byliśmy również na targach Expo Real. Widzimy, że nasza obecność przynosi efekty w postaci zwiększonej sprzedaży gruntów inwestycyjnych. Świadczą o tym wyniki za rok 2010, gdzie sprzedaliśmy nieruchomości inwestycyjnych za bagatela prawie 280 milionów złotych. Tutaj mamy ofertę obejmującą 115 nieruchomości o wartości bagatela 1,5 miliarda złotych. A jakie oferty szczególnie promują tutaj na targach? Mamy bardzo bogatą ofertę, jeśli chodzi o grunty inwestycyjne z Wrocławia, Wrocław, Wielany Wrocławskie, Klecina, mamy również z Małopolski Kłaj, mamy również bogatą ofertę z Warszawy, a także z innych oddziałów. Są to przede wszystkim grunty położone w granicach administracyjnych miast, natomiast dodatkowo także prezentujemy pałace i dworki, czy zespoły pałacowo-parkowe, po to, aby również je sprzedawać tym, którzy mają pieniądze i chcą je w jakiś sposób zagospodarować.